Rewitalizacja bulwarów to priorytet Bydgoszczan. Bydgoszcz informuje. W konsultacjach w sprawie kolejności miejskich inwestycji oddano ponad 46 tysięcy głosów. Zwycięski projekt rewitalizacji nabrzeży Brdy poparło 5 tysięcy osób. Dziś zrewitalizowane brzegi to między innymi odcinek od mostów kolejowych do mostu staromiejskiego. Wokół Wyspy Młyńskiej zmodernizowano nabrzeża zarówno przy Brdzie, jak i przy młynówce. To świetne miejsca na spacer lub przejażdżkę rowerem. Miasto posiada dokumentację na kolejne fragmenty, w tym od mostu bernardyńskiego do ulicy uroczej. Powstanie tu ścieżka piesza i rowerowa. Na początku roku podpisano umowę na budowę. Na terenie między ulicą uroczą a dworcem autobusowym znajdują się zanieczyszczenia z dawnej gazowni. Dalsze prace są uzależnione od remediacji. Na razie zaplanowano dwa warianty koncepcji prowadzenia ścieżki. W sprawie kolejnego odcinka od ulicy Krakowskiej do mostu pomorskiego prowadzone są rozmowy z wodami polskimi. Projekt zakłada m.in. przebudowę umocnień wraz z podniesieniem terenu przy Hotelu Słoneczny Młyn, gdzie przy wysokim poziomie wody chodnik jest często zalewany. Planowane jest też oświetlenie ścieżek oraz mała architektura. Osobna dokumentacja to koncepcja ścieżki pieszej i rowerowej na lewym brzegu odcinku bulwarów od Mostu Pomorskiego do Kartodromu. Zgodnie z prawem chodnik bulwarów należy do miasta, a umocnienie na i teren od linii brzegu to własność Skarbu Państwa.